20. Bardzo dobrze policzył. Dzisiaj sobie zacznijmy od katastrofy. Byłem na tyle leniwy i samolubny, że już go trochę rozebrałem i przeczyściłem. Znaczy nie do końca, nie? Ale tak nie powiem tyle na swoje usprawiedliwienie, że zżerała mnie ciekawość, jak to dokładnie działa, czy uda się usprawnić, co tam jest w środku. I nie miałem zwyczajnie czasu, żeby go rozłożyć całego tego studia filmowego. No i tyle. I dopiero teraz, powiedzmy po sukcesie, no przedstawiam tą maszynę liczącą. To jest taki kalkulator mechaniczny, dodaje, odejmuje, dzieli, mnoży, podnosi do kwadratu, mnoży przez stałą. No i to by było w zasadzie tyle z jego funkcji. Nie pierwiastkuje, chyba nie pierwiastkuje, nie wyciąga pierwiastków. Przynajmniej ja tego nie wiem, nie znam tej funkcji, nie słyszałem. Wykonuje wszystkie podstawowe obliczenia, jakie potrzebne nam są w naszym sklepie, w biurze, w domu, wszędzie, nie? Tak, no to była taka firma, się nazywała Facit, szwedzka. Na przykład produkowali te modele na rynek amerykański, dlatego to jest na 110 V. Ja musiałem specjalnie do tego jakąś przetwornicę zamawiać, bo inaczej tego nie szło. Ale kupione były w Polsce, to ciekawe, i nie mam pojęcia, jak on się w Polsce znalazł. W każdym razie przywędrował aż z Podhala. I no, był w takim stanie, w ładnym stanie wizualnym, po podłączeniu nawet jakoś tam coś tam chodził, ale w pewnym momencie się zaciął. No i jak go zdjąłem mu tą pokrywę konserwacyjną, to w ogóle w zasadzie nie było nawet co pokazywać, bo zdjąłem mu zwyczajnie pokrywę konserwacyjną od spodu. O, jeszcze jakieś resztki mojej działalności. Tą tutaj też taką blachę, która jest zresztą tutaj. No i tyle. I zacząłem się tym bawić, próbując go usprawnić. Okazało się, że zwyczajnie był smart, ten oryginalny smart, który tam był, tak wysechł, że stał się normalnie twardy jak węgiel. I no, mówią, że nic na siłę, prawda? A jednak w tym wypadku właśnie na siłę, tylko trzeba było go usprawnić na chama, tam śrubokrętem. Trzeba było podważać tutaj konkretnie. Tutaj konkretnie taki trybik. I po prostu na chama, wbijając tutaj, przekręcając go ileś tam razy, udało mi się go rozruszać. Przy okazji też tutaj z boku te różne te mechanizmy zacząłem przestawiać, bawić się tym. W pewnym momencie go podłączyłem i tutaj z tyłu zaczął lecieć jakiś gdzieś dymek, więc szybko wyłączyłem i no, na szczęście się nie rozwalił, nie zepsuł się. Nie zniszczyłem go, ale było blisko. Powiem szczerze, nigdy w życiu nie naprawiałem takiego kalkulatora i przy rozebraniu tego już się zwyczajnie nie złoży, nie ma takiej opcji. To by trzeba było być, nie wiem, jakimś mechanicznym geniuszem, żeby to wykonać. I tylko jedyne, co możemy zrobić, to właśnie tutaj operować na zewnątrz. Także to jest w zasadzie szczyt ery mechanicznej, ten kalkulator, zanim przyszła era elektroniki. Właśnie ta szwedzka firma Facit, o której wspomniałem, w szwedzkiej terminologii biznesowej jest coś takiego, co się nazywa efekt Facita, nie efekt Facita, przepraszam, pułapka Facita. I to jest, polega na tym, że mamy pieniądze, mamy technologię, mamy środki, mamy wszystko i nie idziemy do przodu, nie idziemy z duchem czasu, nie przekręcamy się na to, co jest w danym momencie modne. Czyli w tamtym wypadku to były kalkulatory elektroniczne zaczęły wchodzić. Oni nie chcieli się zwyczajnie zreformować, powiedzieli, nie, te są lepsze, koniec, zostajemy przy mechanicznych. I w ten sposób w 73 roku zbankrutowali. Ale co ciekawe, Hindusi jeszcze te kalkulatory tłukli przez kolejne 9, no prawie 10 lat, do 82, jak wyczytałem. No ja tam w Indiach, nie, no to Indie to w ogóle świat zupełnie inny, nie? Tam ludzie umierają na ulicach i i jeszcze ich ten kopną, a nie podadzą ręki, więc to jest taki trochę ten średniowieczny
średniowieczne środowisko, więc nic dziwnego, że tam to się może jeszcze przez 10 lat utrzymywało. Ale tak, mnie osobiście się to podoba, taka maszynka, z takiego względu, że na tych takich zwykłych, takich śmiesznych kalkulatorach nie widzimy tego całego procesu liczenia. Tak jakby nie mamy wrażenia, że ta maszyna udaje, że myśli. A tutaj to wszystko widzimy po kolei, jak on wykonuje, to się to obracają się te wszystkie kółka, wydaje z siebie dźwięk, jest taki ten ciekawy w postowaniu z nim. I to jest w ogóle z roku 1950. W ogóle śmieszna historia. Kupiłem ten kalkulator, to przy okazji jeszcze na tym samym targu staroci kupowałem maszynę do pisania. No i ten sprzedawca od tej maszyny chciał mi wcisnąć znowu drugą maszynę, zobaczył i tak mnie jeszcze zaczepił, krzyczy coś tam do mnie. I widzę, że ma taki kalkulator na korbkę stary. Bo już mnie maszyna nie interesowała. Ja mówię, no po ile ten kalkulator? No co tam 200 zł? Mówię, panie, 200 zł. Nie no, taki kupiłem tego, już nie będę tego drugiego kupował za taką cenę. I mówię mu, że to przecież ten, to są, i on mówi mi, a to nie ma porównania, bo tamten na korbkę jest sprzed wojny, a to są lata 70, że on na takich pracował. Ja tak patrzę na ten kalkulator, mówię, nie ma szans, to nie są lata 70, ja bym stawiał na lata 50 po samym designie. No i miałem rację, bo sprawdziłem go po numerze seryjnym, po modelu i wszystko. Okazało się, że to jest rok dokładnie 1950, a one były produkowane od 45 do właśnie 50 roku, więc jeszcze śmieszniej. Więc jeszcze ten model jest jakby starszy, to właściwie lata 40 można powiedzieć. I co? I w tym momencie cóż możemy zrobić? Możemy po prostu dokończyć jego jakby wyczyszczenie tego całego kalkulatora, no i przeprowadzić na nim kilka jakichś takich prostych operacji matematycznych, demonstrujących, jak takie kalkulatory w ogóle działają, bo to jest moim zdaniem no ewenement na skalę krajową. Mało kto coś takiego już w ogóle posiada w wersji funkcjonalnej. Czas na jakieś proste testy liczenia, więc najpierw sobie coś dodamy, na przykład 24 pojawia się tutaj, dodać, znika, pojawia się tutaj, a tu pokazuje, że to była jedna operacja, więc dodamy na przykład 57, można nacisnąć to, no i wychodzi nam wynik 81. Tak jest z dodawaniem. Z odejmowaniem jest trochę inaczej. Tu musimy dźwignię przestawić tu. I to musimy pamiętać, żeby było do góry. I teraz tak, na przykład 46, tak? Dodajemy go do licznika. 50 minus. No i tu oczywiście w pamięci możemy policzyć, że to jest minus 4. Ale można to zrobić tak, żeby on nam to pokazał. Czyli kasujemy to, wklepujemy kilka dziewiątek i tą szóstkę, która jest z końca, i dwa razy trzeba nacisnąć to i wtedy wychodzi nam minus 4. Tak, no, te dziewiątki są po to, żeby tutaj te wypełniło się zerami. Tak się odejmuje na tym sprzęcie.
A teraz sobie pomnożymy, więc tu się kasuje ten rejestr, tu się kasuje ten rejestr, zerujemy i na przykład musimy oczywiście pamiętać dźwignia, żeby wróciła do tego poziomu. To chyba musi zostać tutaj, ile dobrze pamiętam. I na przykład pomnożymy sobie 45 razy 57. Tak. I tu wyszedł wynik, prawda? Taki fajny. To nam pokazuje, że jakby on wklepał nam tą liczbę 45, którą żeśmy sobie wpisywali na początku. I to może nam posłużyć też jakby do mnożenia przez wartość stałą, czyli właśnie przez tą liczbę 45. Wklepujemy ją. 45 razy powiedzmy 13 wychodzi. Wychodzi tyle. I teraz ta wartość stała jest tu tutaj, a tu jest wynik. Kasujemy te rejestry obydwa. Wciskamy przycisk razy i na przykład teraz te 45 pomnożymy przez 6. No, 6 zaraz 45, 270. Dalej nam ta wartość stała zostaje. To możemy kółko powtarzać, na przykład znowu kasujemy i teraz pomnożymy przez 21, 45 razy 21 945. W ten sposób się na nim mnoży przez wartość stałą. Teraz zajmiemy się dzieleniem, więc przede wszystkim wajcha idzie do końca i wpisujemy, na przykład 24 jedzie do końca, dodajemy. Teraz podzielimy sobie to 24 przez 4. 4 jedzie do końca i jest znak dzielenia. No i tu pojawia nam się wynik, to wychodzi 6. No, dzielenie jest trochę takie, nie wiem, skomplikowane. Może teraz jeszcze podzielę jakąś bardziej skomplikowaną liczbę, na przykład ułamkową. Tak, to będzie... To już jest wyczyszczone, to jest wyczyszczone, to jest wyczyszczone. Żeby wyszedł jakiś śmieszny ułamek, na przykład 23. Podzielić przez 3. No. I mamy ułamek 7.666666. Tak, to jest właśnie tak to liczy. Tak, z funkcji jakichś, nie wiem, których ja jeszcze nie omówiłem, no to pokasujemy to. No właśnie, to jest problem, bo tam jest taki kabel od Prodigy, który nie zawsze styka, byle jaki. No co tu mamy? Mamy na przykład coś, co nam przesuwa ten cały suwak. Jak dodamy na przykład w tym miejscu, no to mamy więcej, prawda? Także tak możemy to robić. Suwak to przesuwa do końca. Jak się stwierdziliśmy, że za daleko, to możemy wycofać cofaczem w prosty sposób. No tu nie wycofiemy, bo to jest duża liczba, więc na przykład 4, tak? Jak pojechaliśmy tu, to możemy zawsze wycofać. No i to by było na tyle, przynajmniej ja tyle z tych funkcji. Aha, chyba jeszcze nie podnosiliśmy do kwadratu. No więc podnoszenie do kwadratu. Kasujemy wajcha w tej pozycji, na przykład 57. No co to jest? Dobra, musimy to zresetować. 57 do kwadratu. Bardzo prosty sposób. To
to jest 3249. To jest kwadrat tej liczby. Tu nam pokazuje, że 57 zostało pomnożone przez 57. I to w zasadzie wszystko, co możemy na tym zrobić.